Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część analizy stylu lat 2000. Jeżeli jeszcze nie widziałyście pierwszej części, to zachęcam, linka zostawię Wam tutaj. Analizujemy lata 2000, lata powyżej zera, czyli lata 2000 i do 2009. Tak jak wspominałam w pierwszej części, bo powyżej 2010 tam już się działy naprawdę dziwne rzeczy, więc to zostawimy sobie na pogadankę kiedy indziej sobie po prostu to wszystko przeanalizujemy. Dzisiaj analizujemy lata 2000, czyli lata mojej młodości, kiedy to chodziłam do gimnazjum, kiedy to chodziłam do liceum, kiedy to poznałam mojego męża. To był właśnie ten czas imprezowania, czas takiego luzu, więc zachęcam do obejrzenia pierwszej części, a dzisiaj zajmiemy się kolejnymi modowymi smaczkami. Zanim przejdziemy do opowiadania o tych modowych smaczkach, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeżeli lubicie taki filmik. Ja wiem, że lubicie. Przygotowałam też dla Was playlistę na tą okoliczność z analizą stylu, z wszystkimi filmikami, które do tej pory pojawiły się na kanale. Też zostawię Wam linka tutaj do tej playlisty. Śmignijcie sobie, zobaczcie, jeżeli macie ochotę powspominać. Więc i my sobie tutaj powspominajmy, pośmiejmy się, zamieńmy ten film w takie pozytywne właśnie wibracje. Zachęcam Was też do dzielenia się swoimi wspomnieniami w komentarzach. To jest zawsze miłe, może też mnie zainspirujecie do kolejnych filmów właśnie z tej serii. Zacznijmy od pierwszego trendu, który według mnie jest najważniejszy w tym odcinku, a są to spodnie jeansy z brokatem. Idealne spodnie na imprezę, na dyskotekę szkolną. Idealne spodnie, aby zwrócić na siebie uwagę, idealnie spodnie, aby zabłysnąć. I ten brokat nie spadał od razu po pierwszym praniu. Te spodnie były koszmarem mojej mamy, bo tak jak wspominałam, ten brokat nie spadł od razu, tylko on się wysypywał za każdym jednym praniem. Więc pranie tych brokatowych spodni praktycznie było niemożliwe, albo trzeba było je prać jako same, jedne w pralce, co było super, hiper nieekologiczne i marnowaniem wody i prądu, więc w takich spodniach chodziło się bardzo rzadko i tylko w wyjątkowych okazjach. Dajcie mi znać, czy miałyście spodnie jeansowe z brokatem. Kolejnym trendem były wysokie klapki z gąbki. Nadal jestem wielką fanką klapek z gąbki, ale pamiętam te klapeczki. Te klapeczki przypominały takie właśnie platformy, przypominały taki torcik przekładany różnymi kolorowymi warstwami. Miały właśnie takie warstwy, były wysokie, podnosiły kilka centymetrów, a jednak były super, hiper wygodne i takie klapki u nas królowały. Kolejnym trendem było hirigami. Nie wiem, czy pamiętacie, jeden mały rulonik, jedno małe urządzonko, dzięki któremu można było wykonać setki różnych wspaniałych fryzur. Było to marzenie mojej mamy posiadać właśnie takie urządzonko. Zawsze siedziała przy tych telezakupach Mango, bo to było najbardziej reklamowane właśnie w tym czasie w telezakupach Mango. Siedziała i oglądała. Można to wygiąć tak, można to wygiąć tak, można to wygiąć tak. Możemy powiedzieć, że była o krok od zadzwonienia do tych telezakupów i zamówienia dla mnie tego herigami, z którego można było takie piękne fryzury, takie piękne koki wyczarować. No i słuchajcie, po czasie, może nie po jakimś dłuższym, ale wydaje mi się, że jakoś rok minął i można było to herigami zdobyć na odpuście. I oczywiście, że miałam kilka, jak nie kilkanaście tych herigami w swojej kolekcji. Oczywiście zostało zrobionych kilka pierwszych fryzur, które w ogóle się nie trzymały, które nie utrzymały moich ciężkich włosów, bo musicie wiedzieć, że w tamtych czasach miałam bardzo gęste i bardzo ciężkie włosy, więc zawinięcie tych włosów w rulonik i zostawienie ich tak samym sobie i to wygląda pięknie przez pierwsze 5 minut, kiedy się te włosy zawiązuje, ale nie wytrzymają całego dnia w szkole, nie wytrzymają
więcej niż 20 minut nie wytrzymają żadnego ruchu głową, na pewno. Dajcie mi znać, czy miałyście to. Kolejnym trendem była plastikowa opaska na szyję, która teraz wróciła. Opaska typu taka obroża, typu taka, taki wzorek, takie szlaczki. Właśnie zakładało się na szyję, był zestaw z, właśnie z tą obrożą na szyję, był zestaw z bransoletką tutaj na ramię i był pierścionek. Były czarne, ale były też tęczowe. Ja byłam posiadaczką tęczowego, uwielbiałam wszelkiego rodzaju kolory, brokaty, więc każda z nas miała właśnie taką biżuterię w swojej kolekcji. Byłam też w tym czasie posiadaczką asymetrycznej grzywki, tak jak większość trendseterek w tamtym czasie. Asymetryczna grzywka, czyli grzywka w nowym wydaniu, wyglądała rzeczywiście bardzo ciekawie, wyglądała rzeczywiście z pazurem, zawadiacko, modowo można powiedzieć. W takiej grzywce też wyglądało się troszeczkę na taką zwariowaną artystkę. No i muszę powiedzieć, że bardzo fajnie, ale ta grzywka wyglądała fajnie właśnie tylko przez pierwsze 2 tygodnie. Później jak ona zaczęła odrastać, jak zaczęła gdzieś tam wchodzić do oczu, z jednej strony była za długa, z drugiej strony była jeszcze za krótka. I nad tą grzywką trzeba było pracować praktycznie cały czas, więc jakby tą grzywkę miałam chyba podcinaną ze 2 razy. I na tym się moja miłość do grzywki skończyła. W teorii miała być to grzywka, która sama się będzie układać, która sama będzie się prostować. Dziewczyny, które mają kręcone włosy, dziewczyny, które mają falowane włosy, wiedzą, o czym mówię. Kolejny trend, o którym sobie przypomniałam ostatnio, dzięki mojej koleżance z miejscowości, to czarny krawat. Czarny, cienki krawat zakładany przez dziewczyny do białej koszuli. To był taki wyraz buntu, troszeczkę takiego łobuzerstwa, troszeczkę zamienienia, zamiany takiej słodkiej, uroczej dziewczynki w chłopaka, w osobę, która jest zbuntowana. Dlaczego jestem dziewczyna, dlaczego nie mogę nosić krawata? Ten krawat koniecznie czarny, koniecznie taki śledzik. Koniecznie do tej stylizacji musiała być grzywka zasłaniająca oczy i koniecznie czarny liner na linii wodnej, więc to był taki właśnie początek stylu emo, o którym za chwileczkę wam też opowiem. Kolejnym trendem był pękający lakier, który był kolejnym super modnym trendem właśnie nawiązującym po raz kolejny do trendu emo w czasach, kiedy nie było hybryd. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że nie było tych lakierów hybrydowych, ale nie było lakierów hybrydowych i jakoś sobie trzeba było radzić. Ja radziłam sobie tak, że w ogóle nie malowałam paznokci, w ogóle miałam na to wywalone, bo po co mam malować paznokcie, skoro za 2-3 dni znowu będę musiała je malować. To było dla mnie zdecydowanie za dużo, ale takie fajne trendy, takie fajne stylizacje paznokciowe oczywiście zawsze mi się podobały, więc pękający lakier to była kolejna stylizacja, to był kolejny wymysł, który był super ekstra modny, ale który nie do końca wyglądał ładnie i estetycznie na tych paznokciach, umówmy się. I w końcu doszliśmy do stylu emo, do stylu, o którym nie da się opowiedzieć w 5 zdaniach. W każdym razie powiem wam, jak to wyglądało, powiem wam, jakie były wytyczne stylu emo. No na pewno trzeba było mieć grzywkę zaczesaną z połowy głowy. Nie wiem, spróbuję wam to zademonstrować. Wiecie? Tego typu. O Boże. Tego typu grzywka. Koniecznie proste włosy. O, tutaj trochę przesadziłam. Koniecznie proste włosy. Ta grzywka tutaj tak opadała i zasłaniała pół twarzy. Było się takim super emo, więc jeżeli zasłaniała pół twarzy, no to tutaj dziewczyny bardzo często sobie podpinały tą grzyweczkę taką jakąś spineczką, takim jakimś uroczym fifarawkiem, czy wsówką. W każdym razie, no ta grzywka musiała być w ten sposób.
pociągnięta z nad ucha. Z nad ucha koniecznie. Kolorowe końcówki, kolorowe... Może ja wrócę do siebie, do swojej fryzury. Już. Kolorowe końcówki przy tych boleśnie prostych włosach. Dodatkowo oczywiście makijaż na czarno, czarne paznokcie, paznokcie z pękającym lakierem, czarny liner na linii wodnej, czarne smoki, czarne... brwi, może przecięte tutaj żyletką, ewentualnie złapane tutaj jakimś kolczykiem, to było super, hiper, cool. Do tego były kabaretki, rękawiczki wysokie do łokcia, ewentualnie rękawiczki bez palców, ewentualnie rękawiczki, skarpety w takie paseczki. Główne kolory to była czerń, fiolet, fiolet był dopuszczalny, ewentualnie czerń i róż. Czerń i róż właśnie bardzo mi się kojarzy z tym stylem emo, ze stylem laleczek Bratz, dlatego bardzo unikam tego typu połączenia kolorystycznego. Czarny i różowy właśnie mi się kojarzy z tymi laleczkami, wampirkami, nie wiem czy kojarzyły się. One właśnie pochodzą z tamtych czasów, z czasów emo, więc to były takie wyznaczniki, plus oczywiście ten krawat czarny. Jeżeli już ubieramy białą koszulę, no to ten krawat czarny, do tego spódniczka, jeżeli już spódniczka, nie spodnie, plisowana, ciężkie, glany, koniecznie ze startą podeszwą. Pamiętam, że moje koleżanki, które właśnie kupowały sobie w tamtych czasach glany, które kosztowały niebotyczne pieniądze, wtedy, nie wiem ile kosztują glany, dajcie mi znać, oryginalne, niebotyczne pieniądze, ścierały sobie podeszwy na tarce. Na takiej tarce kuchennej ścierały sobie, bo uważały, uwaga, że ich starsi koledzy będą wiedzieli, że te buty mają od wczoraj, że te buty są nowe, że są niechodzone. Więc ścierały sobie tą podeszwę, psuły te buty, kazały po nich skakać, nadeptywać na noski. Jezus, ja tego w ogóle nie rozumiałam, nie mogłam tego ogarnąć, dlaczego psujesz te buty, one były takie piękne, były takie, wtedy były modne te glany, takie podpalane, były czarne, ale na przykład były przecierane na nosku na kolor żółty, albo na kolor czerwony, takie były podpalane na czerwono, przepiękne buty, w takich właśnie wydaniach, to pamiętam z tego stylu metal emo. Kolejnym trendem, który odbiega od tych ciężkich, ciemnych trendów, są silikonowe ramionczka. I bardzo dziękuję, że te silikonowe ramionczka odeszły od nas w siną dal, można powiedzieć, bo niby ich widać, niby je widać, niby, ale jednak je widać, niby to fajnie wygląda, ale nie jest fajnie, więc dajmy sobie spokój już z tymi silikonowymi ramionczkami i tyle. I ostatnim trendem, o którym pamiętam, którego pamiętam właśnie z lat 2000, to jest motyw króliczka Playboy. Nie jestem pewna, czy już o tym nie mówiłam w którymś z filmików, w każdym razie no był to mocny motyw, mocny trend i na ten motyw tutaj decydowało się tylko i wyłącznie dziewczyny wyzwolone. Dziewczyny, które uchodziły za takie wyzwolone, szalone dziewczyny, za takie pięknisie szkolne. I tutaj wszystko było playboyem, w sensie z króliczkiem playboya, a najwięcej było torebek z czarnych sportowych torebek z króliczkiem Playboya, które później pojawiły się na odpuście, które później też pojawiły się z logiem Pumy. Nie zapomnę tego nigdy. Nie zapomnę tych torebeczek do końca życia. Po prostu były takie brzydkie, były takie okropne, najczęściej w kolorze czarnym albo w kolorze różowym właśnie z króliczkiem Playboya. Wszystko było z króliczkiem Playboya. Bluzeczka z króliczkiem Playboya, torebka z króliczkiem Playboya, plecak z króliczkiem Playboya, perfumy Playboya, wszystko było Playboya. I to już wszystko.
wszystkie dodatki, fryzury, motywy, które były modne właśnie w latach 2000, wszystko to, co zapamiętałam, wszystko to, co wyciągnęłam z mojej pamięci, było tego trochę, pojawiły się dwie części analizy stylu, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli macie swoje wspomnienia, jeżeli macie swoje jakieś dodatkowe rzeczy, które chciałbyście dodać, to koniecznie piszcie w komentarzu. Bardzo chętnie sobie z Wami podyskutuję, bardzo chętnie sobie z Wami powspominam, więc podzielcie się swoimi doświadczeniami. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Wiem, że tutaj jesteście, oglądacie, ale niektóre z Was po prostu oglądają, ale nie subskrybują i chciałabym, żeby to się zmieniło, chciałabym, żebyście tutaj ze mną były, chciałabym, żebyście dostawały też powiadomienia o nowych filmikach, żeby Wam nic nie uciekło. Bardzo często też dostaję od Was pytania, skąd masz tą piękną sukienkę, albo skąd masz tą tunikę. A okazuje się, że tą tunikę mierzyłam w poprzednim filmiku. Jeżeli nie chcecie, żeby Was coś ominęło, chcecie być na bieżąco z wszystkimi filmami, no to koniecznie zasubskrybujcie, koniecznie zostawcie łapkę w górę i bądźcie tutaj ze mną. Zapraszam Was na mój kanał vlogowy, zapraszam na Instagrama. Na kanale vlogowym będą vlogmasy. Serdecznie Was na nie zapraszam, bo będzie się działo. A na dzisiaj to już wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!